Najstarszym zabytkiem chodzieży jest rynek, a właściwie jego założenie urbanistyczne, które pochodzi z 1423 roku. Średniowieczna chodzież powstała wokół kwadratowego rynku z prostopadle odchodzącymi ulicami. No i choć przez wieki zabudowa się zmieniała wokół tego placu, to sam układ pozostał bez zmian. Nieopodal rynku wznosi się kościół świętego Floriana, wybudowany w końcu XV wieku w stylu gotyckim. Jednak na skutek pożarów i zniszczeń wojennych świątynia została przebudowana na modłę barokową w wieku XVIII, no i w takiej formie możemy dzisiaj podziwiać ten kościół. Innym ciekawym zabytkiem chodzieży, a właściwie zespołem zabytków, są tak zwane domy tkaczy. Budowane one były od XVII do XIX stulecia przez osiedlających się tutaj rzemieślników. W drugiej dekadzie XIX wieku tkacze opuścili chodzież i przenieśli się do Łodzi.